Hej, jaski, moi drodzy, Asia Marnotrawna wróciła. Przepraszam Was za taką zwłokę, ale moja czasoprzestrzeń ostatnio w ogóle jest tak zaburzona, że sama się w niej nie odnajduję, ale jesteśmy. Słuchajcie, jedziemy dalej z warsztatownią, bo vlogmas na horyzoncie, a raczej scrapmas, więc już trzeba się tutaj uwijać. Mamy tutaj wewnętrzną stronę okładkową, mamy kartę pierwszą, taką fajnie zamykaną tu na matę i kieszeń pod spodem. Kolejna nasza strona to jest otwierana na matę, tutaj klapeczka jedna, druga i pomieści tu mnóstwo zdjęć. Więc kolejna nasza strona to będzie taka strona, ja sobie zaplanowałam na niej belly band. Ale ten belly band będzie na folii i będzie na klapce, czyli takie jakby rozwiązanie, które zapewnia nam dużo miejsca na zdjęcia, ale taka zajętość tej strony nie będzie zbyt wielka, czyli nie będzie tutaj jakiejś dużej ilości klapek, schowków i tak dalej. Album taki jak ja lubię, czyli prosty, przejrzysty, ale pomieści dużo zdjęć. Więc nasza klapka, którą będziemy budować na stronie trzeciej prawej, będzie oklejona, będzie klapeczka w górę. Po zamknięciu klapka na górze będzie miała belly band bezbarwny, przez który będzie fajnie widać, co znajduje się w środku. A potrzebujemy do wykonania tego, i właśnie mi zwiało gdzieś kawałek z tą rzeczki, tu jest. Ja wybrałam sobie arkusz trzeci, będę korzystać z tej górnej partii, czyli z tej młodej pary i tutaj z tego gładkiego tła. Tu troszeczkę domków przytniemy, ale myślę, że to nie będzie jakiś większy problem, bo chcę schować młodą parę na klapce od góry, żeby nie powieliło mi się, bo tutaj na tym obok na karcie ta młoda para jest na tej naszej miniaturowej karcie, więc wykorzystamy tutaj, a może zrobimy tą stronę. Zaraz to przemyślę. 03. Mamy folię taką do zrobienia tego paseczka do mnie shakera, tylko Boże drogi, belly bandu. I postanowiłam, że okleję klapkę, która mi będzie od góry, tym arkusikiem, który mam tam z poprzedniego docinania i ten balonik, ponieważ nasza opaska z belly bandem przyjdzie tu w tym miejscu. I on ładnie będzie ten balonik przebijał, że jak ktoś te karty sobie wyjmie czy zdjęcia, to ładnie będzie ta grafika widoczna, więc użyję tego ścinka, który nam został i kawałeczek takiej tasiemki i dwa magnesy, żeby naszą klapkę sobie zamknąć. To będzie nam potrzebne i moi drodzy, z tym będziemy działać, plus dziurkacz do ozdobienia tej naszej klapki. Więc od czego musimy sobie teraz zacząć? Zacząć musimy sobie od przygotowania naszej bazy maty, którą tu robiliśmy. I mamy tutaj stronę trzecią i ona jest po prawej stronie. Będziemy potrzebowali też tutaj arkusik A4. O, żeby zrobić sobie tę klapeczkę i będziemy docinać ją z szerokości formatu też A4, więc tutaj bez problemu nam to powinno wystarczyć i nie powinno być z tym żadnego kłopotu. Moi drodzy, tak jak już mówiłam, okleimy sobie tutaj tę bazę. Zastanawiam się, czy tutaj tych kwiatuszków nie wykorzystać. Bo takie ładne są, a na poprzedniej stronie też były kwiatuszki. No dobra, w każdym bądź razie musimy dociąć sobie najpierw nasz papier skrapowy i w związku z tym, że nasza karta ma 19 cm, 20 cm, to w górę i w dół będziemy docinać ten nasz arkusz skrapowy na wysokość 19,7 cm, a na szerokość tutaj mamy 14,6 w sumie. To zrobimy sobie 14,3 cm. O 3 mm ujmiemy sobie z wysokości i z szerokości. I już tutaj biorę sobie mój trymer. I ciachniemy sobie, zobaczcie, na wysokość 19,7. Taką mamy wysokość naszego panelu, zobaczcie. Jeszcze nam zostaje tutaj taka fajna narożna, albo na matę, albo może na jakąś klapkę. No i tutaj ten tył. Dobra. Tu sobie odkładamy. No i teraz będzie trudna decyzja. Teraz docinamy na 14,3.
ja sobie odetnę tą młodą parę, choć jeszcze nie jestem pewna, o których stron użyjemy, ale 14,3 14,3. No i zobaczcie, no mam straszliwy dylemat z tym, bo albo to połączymy w ten sposób i nawet ładnie to wygląda, bo te kolorki nam się tutaj ładnie ze sobą poskładają i będzie się to tak nam tutaj zamykało w ten sposób. I tutaj też te kwiatuszki u góry jakby są taką kontynuacją, więc w taki sposób by się to otwierało i tutaj by była na całej stronie ta młoda para. Tu jest ta nasza baza. No ja też docięłam od razu na 14,3, a tu będzie trochę wężej. Tutaj zrobię sobie tą moją klapkę. Czekajcie, bo mi się poniewiera. Tą moją klapkę zrobimy sobie tu. Nie musiałam docinać tamtego na tyle, ale to nic nie szkodzi. Moja klapeczka, moi drodzy, będzie miała tutaj około 13,5 cm i wtedy zdjęcie 9x13 fajnie nam się tutaj zmieści, bo 14 to mielibyśmy tak właściwie bardzo na styk tej naszej klapki, to już zrobiłabym na te 14,2, żeby mi się to całkiem pokryło, albo na 13,5, żeby było ładnie widać te boki. Ale skoro mamy tu belly band, to może zrobimy sobie faktycznie na 14,2. Słuchajcie, zrobimy sobie na taką szerokość, czyli odetniemy od tej strony 14,3, przepraszam. Bo to będziemy docinali tak jak ta nasza, tak jak jest ta nasza oklejona karta. Czyli biorę sobie moją gilotynkę i docinam sobie na 14,3. Odkładam na bok, przyda się. I teraz pierwsze co robię, to biorę dziurkacz i moim dziurkaczem brzegowym, którym ja sobie wykańczam tutaj, akurat w tym albumie wybrałam do wykańczania, obcinam ten dolny grzbiet. Znowu zapomniałam, ile się tutaj chowało. Okay. Tylko ta krawędź. Mamy ładnie wykończony ten nasz spód. I teraz zobaczcie. Chciałabym bardzo, żeby zmieściło się tutaj zdjęcie 10 na 15 na tej klapce. Więc sposób na to mam taki, że jak kończy mi się ten wzorek tutaj, przykładam sobie kartę, żeby mniej więcej ładnie się to tutaj schowało. Może trochę dalej. O. I odmierzam sobie teraz, skoro 10 na 15, to 15,5 cm. I na tej wysokości będę bigowała tą moją bazę. Już sobie biorę moją bigownicę. Bo nie chcę liczyć odtąd 15,5, bo tu zabiera mi wzór, więc liczę sobie od zakończenia wzoru 15,5 cm. I tutaj moja klapka będzie się kończyła. Od razu sobie ją tutaj zaginam. Okay. Odetnę sobie tutaj ten nadmiar, bo nie musi być aż tak grubo tego papieru pod spodem, a może nawet jeszcze mniej. Okej. Okay. Wygumuję tutaj tylko ten ołówek. Od razu sobie od zagięcia ścinam pod skosem, bo to jest ważne, żeby tam fajnie było miejsce na nałożenie kleju, żeby to fajnie się nam osadziło. I zobaczcie. To jest ta nasza klapka. Ona ma idealną szerokość jak ta nasza bazowa karta tutaj. Czyli tak będzie ta klapka nam się tutaj zamykała. A teraz dostosujemy sobie tutaj górną część, ale od spodu,
może zrobić to całe w kwiaty. Trochę mi szkoda tej młodej pary, powiem Wam szczerze, bo ona tutaj tak ładnie wygląda. Nie, dobra, zrobimy z młodą parą. I tutaj będę docinała sobie papier skrapowy. Tu mamy te 14 i 3. To zrobimy sobie na 14 cm. A tutaj, żeby tak zmieścić się pod tym wzorkiem, żeby sobie go nie zakryć, tu mamy 15,5. No to zrobimy sobie może 15,4 niech jest. 15,4. Myślę, że tak zawsze można troszeczkę dociąć. O. I zobaczcie, żeby ocalić ten obrazek, odwracam sobie w tym kierunku i docinam sobie 14 cm od tej strony. To nie jest dużo, ale wiecie, jednak. I 15,4 muszę ująć tutaj. Czyli od spodu. Akurat ciachnę ich na tym balkonie. Ok. Zobaczcie, i mamy tutaj idealnie obrazeczek do środka. Jak otworzymy tę naszą matę, to tutaj ładnie młoda para będzie się nam kryła. I teraz, moi drodzy, w związku z tym, że z tamtej strony będzie nasz belly band, tu wolałabym już przykleić sobie magnes. Magnes mniej więcej na środku. To nie jest jakiś tam, wiecie, nikt nas tu nie będzie strzelał, ale też zależy mi na tym, żeby on był od krawędzi dosyć sporo. O tym musicie pamiętać, żeby sobie zostawić dosyć sporo tutaj tej przestrzeni, jeżeli jest taka możliwość, żeby zmieściło się tam, żeby zmieścił się tam po prostu papier skrapowy, żeby on miał miejsce się tu przykleić, żeby nie przyszedł na samej krawędzi magnesu, bo to potem brzydko odstaje i ciężko jest to tam ogarnąć. Także tak by to tutaj wyglądało. Tu zrobimy sobie teraz, będzie to nasza młoda para. W związku z tym, że tutaj nic już więcej nie będziemy robić na tej stronie, to tak naprawdę tą młodą parę możemy sobie już tutaj przykleić. I od krawędzi nakładam troszeczkę więcej kleju, żeby było z czego wyprowadzić ten klej na zewnątrz, żeby krawędzie bardzo dokładnie nam przylegały do papieru. No a to tak, wiecie, po bożemu, żeby się trzymało, i wyprowadzamy klej. Ale też ten klej musi być tu w miarę równo nałożony, żeby tam, wiecie, nie podłaziły jakieś nam żydy potem. I jak mam trochę kleju, to sobie smarowuję tu w ten magnes. I pamiętamy, że musimy sobie przytrzymać klapeczkę, będziemy otwierać do góry, więc ta nasza grafika musi być ładnie dopasowana, żeby tutaj była do góry. I widzicie, tu robi się zgrubienie, bo tu jest ten nasz magnesik. Jeżeli jeszcze nie macie na przykład oklejonej drugiej strony, możecie sobie odwrócić, tak wymacać, że brzydko powiem, gdzie ten magnes jest. Możecie sobie go zaznaczyć albo przytrzymać palcem, a dociskać wokół niego papier. Czyli nie przejeżdżać mocno po magnesie, żeby on się nie wybałuszał i nie robił brzydkich takich buł i nie przecierał papieru. A jak sobie tu potrzymacie paluszkiem, dookoła sobie pojeździcie, to fajnie się przyczepi. Zobaczcie, i nie ma tu, nie odchodzi, bo było miejsce zostawione, żeby fajnie ten papier tutaj nam się nakleił. Ja tu od razu przykładam drugi magnes, żeby mi się nie zgubił, żebym nie zapomniała, że muszę go zamontować. I tutaj zrobimy sobie, słuchajcie, belly band. Więc jeszcze raz sprawdzamy sobie tę szerokość. Tutaj mieliśmy 14,3, więc tak jak na tamtej stronie zrobimy sobie na szerokość 14 cm, a na wysokość... Ok. Tu sobie zrobimy... Wiecie co, ja bym sobie tu zrobiła... Bo musimy założyć folię. Folia nam robi troszeczkę grubości. Więc jak zrobię dystans od góry, dystans od dołu... A, czekajcie, bo tu mamy kropeczki. Zapomniałam o kropeczkach. Widzicie, mój wzorek ma jeszcze te kółka, które... takie kółeczka. Ja tutaj zrobiłabym sobie na 15,3. Z powodu tego belly bandu. Mamy 15,3. No to mamy, słuchajcie, milimetr mniej niż na tym poprzednim. I teraz dotniemy sobie właśnie ten papier na 14 na 15,3. Mam nadzieję, że balon się obstoi. O, super. 15,3. A tutaj będziemy mieli 14 równe, tak?
więc tutaj tylko tak leciutko go zwężamy. Nawet ten balonik nam się bardziej wyśrodkował. Tu będzie nasza klapeczka, zobaczcie. Także tutaj idealnie nam to pasuje i weźmiemy sobie teraz folikę. Czekaj, mi się cały czas gdzieś ten materiałowy mój kawałeczek już sobie odcięłam, żeby... I dotniemy go, słuchajcie, na taką szerokość, żeby fajnie tu karty wchodziły, żeby on nie był też taki bardzo cienki. Myślę sobie, że 5 cm powinno być taką idealną szerokością tutaj. Dociskam mocno, bo folia lubi się, wiecie, jeździć, przemieszczać i jest z nią problem. Jeżeli będziecie folijką pracować, to trzeba zawsze dociskać mocno, czy linijkę, czy gilotynę, czy trymer. No cokolwiek będziecie używać do docinania, czy pracy z tasiemką, to, z folią trzeba dociąć, docisnąć. No i ja tradycyjnie zawsze robię na wszystkie zagięcia, bigowania na centymetr. To są trzy te skory, trzy rowki na gilotynie, przynajmniej na tych, które miałam. No jest w calach tutaj, więc żeby zahaczyć sobie tutaj, widzicie, od góry ten mój, tej mojej karty. Na to bigowanie też zwróćcie uwagę, bo folia lubi się przemieszczać, jeździć, trzeba mocno przycisnąć, dotrzymać to, żeby to fajnie się zagięło, bo ta, jak krzywo zrobicie, to potem widać na tym belibendzie, który będzie po prostu krzywy, więc tu warto się pochylić. I teraz z drugiej strony ja sobie tutaj już to mogę fajnie docisnąć, żeby mi się to nie przemieszczało. A wręcz nawet może sobie to zaraz przykleimy, bo ona nie będzie dzięki temu jeździła. Sprawdźmy sobie... Oj, przepraszam, czy ona jest tak na środku? Tu mamy 4,5. Tu mamy 4,5 idealnie. Słuchajcie, jednak to oko mam. I tu ja używam taśmy PET. Tej czerwonej. Nową, bo tamta mi się skończyła. I słuchajcie, nie mogę znaleźć teraz... Czy znaleźć mogę, bo widzę, ale... Okej. Najlepsze do obcinania taśm dwustronnie klejących, żeby nożyki się Wam nie psuły, to są takie fajne obcinaczki do nici, które kupicie właściwie w każdej pasmanterii. Ona powoduje, że po prostu ta odskakująca ostrze, no, nie wiem jak to się dzieje, no w każdym bądź razie on nie trzyma kleju, czyli jak cięłam normalnymi nożyczkami wszelkiego rodzaju taśmy i tym podobne, to potem mi to wszystko się obklejało i od lat już kilku co najmniej używam tej obcinaczki do nici. Także mamy tutaj ten nasz belibend. On już nam teraz nie będzie latał. Odwracam sobie w drugą stronę, słuchajcie. I muszę teraz sobie tak tutaj to namierzyć, żeby też przebigować z tej drugiej strony. Ja mam bigownicę, więc zawsze sobie dokładam przed tym rowkiem ten papier. Jeżeli korzystacie z linijki i takiego dłutka, no to musicie sobie kawałeczek, taki milimetr choćby od brzegu papieru, żeby ona, bo folia też grubość swoją robi. Jak zrobicie na styk z papierem, to wybałuszy papier mocno. Musi być taki, no, jakiś milimetr malutki, chociaż malutki milimetr, żeby tutaj ładnie sobie to, zobaczcie, przegiąć. Żeby też to tu się fajnie trzymało. Ja tutaj od razu sobie odetnę, bo tutaj tak dużo mi nie potrzeba tej folii. Wręcz po co obciążać album. Tutaj, tam miałam już trochę ciasno, nie chciałam kombinować, ale tu spokojnie mogę sobie podkleić jakby podwójnie tę moją folię. Zobaczcie. Sprawdzam sobie, czy tu mam wolno i dociskam. Ok, tu sobie trochę wyprowadzimy. I jest w porządeczku. Zobaczcie, jak nam się to teraz fajnie rozciśnie na... Nie robię po prostu, chodzi o to, żeby nie robić tak bardzo na styk, żeby tu książeczki się zmieściły, więcej rzeczy. Zobaczcie, jak ładnie ten balonik nam będzie widać. I odwracamy sobie i jeszcze raz tą taśmą muszę tutaj przeciągnąć, żeby tam sobie przykleić taśmę, przykleić do
do mojej bazy. To już zabieram. Myślę, że też, słuchajcie, nie... słuchajcie, to się wytnie, przepraszam. Myślę, że nie jest to jakieś skomplikowane. Słuchajcie, te sprzęty to ja rozwalę raz, dwa, bo cały czas coś podniosę od razu. Ja nie lubię sobie, wiecie, tak, żeby niszczyć, ale no, czasem upadnie. Zapomniałam, o czym mówiłam. Właściwie możemy sobie przymocować to już tutaj do tej naszej bazy karteczkowej. Zobaczcie. Więc, aha, jeszcze nie. Jeszcze musimy, zanim przyczepimy, tutaj przykleić sobie naszą tasiemkę, którą będziemy otwierali. Ja sobie tutaj tak mniej więcej przesuwam trochę w górę, zachowując ten dystans, tak jak będę chciała przykleić tą kartę później, żeby wyśrodkować sobie mniej więcej, żeby ta moja tasiemka przyszła na środku. Czyli mam ją tutaj. Myślę, że tu będzie ok. I tasiemkę sobie sklejam też tutaj podwójnie między sobą. Równiutko. Mam tę samą białą rypsową. To taki kawałeczek, żeby tylko skleić go na pół, tak jak robiliśmy tam na tej wewnętrznej stronie okładkowej. Trochę sobie tutaj wyrównam. No i tu. O, jeszcze mam trochę krzywo. Jednak chcę, żeby to było prościutko. No i tutaj teraz mniej więcej przyklejam sobie. Ta połowa wyszła mi, zobaczcie, tutaj na tym kwiatuszku akurat. Może tą stroną tam jakieś to miałam przegnieciony ten kawałeczek. Akurat mi to wyszło na tym moim złączeniu, więc tym lepiej. Dobra. Tu już mogę sobie zdjąć moje taśmy, te błonki. I posmarować już klejem. O, zobaczcie, tutaj ta taśma ma taki... coś tam chyba niedocięte w niej było. O, czerwona. I tu pokrywam sobie tak jak poprzednio, czyli na bogato klejem przy tych krawędziach. By można było to fajnie rozprowadzić. No a tutaj, żeby nam fajnie na całej powierzchni się złapało. I tu wysuwamy paluszkiem ten klej na zewnątrz. W tym kierunku. Nadmiar paluszką wycieram. I teraz, słuchajcie, musicie pamiętać, odwracamy tak, tak, więc mocujemy naszą kartę w ten sposób. Ja sobie zaginam tutaj ten, wiecie, tamto skrzydełko, żeby przykleić równo tutaj do powierzchni. I staram się nie dociskać środkami, tam gdzie jest ta moja taśma dwustronna, żeby tam jakoś to bardzo od razu nie złapało i nie będę miała możliwości przesuwania tą moją kartą. Po prostu staram się na samym końcu, dopiero jak już wiem, że mam tutaj fajnie równo dopasowane, to dopiero wtedy dociskam sobie tutaj te krawędzie. Dopóki jakby nie mam tego dopasowanego, no to staram się tymi operować bardziej, wiecie, tymi miejscami, gdzie nie ma tej taśmy dwustronnej. Bo jak sobie docisnę od razu na starcie taśmę, to potem ciężko jest tam, wiecie, tym lawirować. Tu sobie... mamy, słuchajcie, ten magnes, więc ja sobie odwrócę w tym kierunku i tutaj docisnę. Powinna tu złapać. Ja jeszcze mam takie, wiecie, te... akurat tu mi się przyda ten malutki. Fajne są takie klamerki. Ja kupowałam moje na strychu i one dociskają miejsca, gdzie potrzebujemy takiego nacisku. Żeby, wiecie, nie stać, nie kombinować i wiecznie tutaj nie trzymać tego, to taka klamerka chwilowo mi po prostu taki spinacz złapie to i no i nie muszę już, wiecie, stać tutaj kombinować i czekam, aż mi to troszeczkę się złapie. Następnie przypasowujemy sobie to do tego naszego bazowego. Patrzę, czy tu jest jakaś góra, dół. Właśnie się zastanawiam, no bo jakoś mi to tak bardziej podpasowało. I zobaczcie, jak nam się ładnie zrównała klapka z tą bazową kartą i przytrzymuję, odwracam w drugą stronę i tu smaruję sobie moje skrzydełko. Klej z
staram się ten klej nalewać bardziej przy krawędzi górnej, nie przy tej dolnej, żeby nie wciekł mi pod spód, czyli pod ten mój papier skrapowy, bo z drugiej strony mi się przyklei i to będzie już dramat wielki. Mamy to równiutko, zobaczcie, przymocowane, więc teraz sobie odklejam ten magnes tu i przyklejam go z drugiej strony mojej karty bazowej. Okej, no dobra, już tam. I tak samo jak poprzednio. Taśmą dwustronną po prostu sobie przytrzymuję, zobaczcie. I ładnie nam się otwiera, tu jest młoda para, tu mamy kwiatuszki, a tutaj na dole mamy to zamknięte, jest przezroczysty belly band, który pięknie nam tutaj ten albumik, ten balonik, jakby nie zakrywa go. Kiedy włożymy tutaj karty, maty czy zdjęcia i ktoś je wyjmie, to zawsze ten albumik, ten balonik będzie tutaj pięknie widoczny. Można jeszcze tutaj jakiś napis dać, ale to już potem przy ozdabianiu będziemy kombinować. Także odklejam sobie taśmę dwustronną tutaj. I znowu to samo, czyli przy krawędziach nakładam troszeczkę więcej tego kleju, żebym tutaj miała z czego go fajnie sobie wyprowadzić na zewnątrz, zwłaszcza przy takich narożnikach. Dzięki temu, że ścięliśmy sobie pod kątem, to tutaj mamy dużo miejsca na klej. Nie ma tu podwójnej warstwy papieru, co jest no, dosyć dużym walorem, jeżeli chodzi o właśnie przyklejanie potem stron, bo jakby mamy to mocniej, trzyma nam się to mocniej, nie ma tutaj podwójnych, niepotrzebnych warstw papieru. No więc ja zawsze ścinam i wyprowadzam na zewnątrz, tutaj do kącika. Mocno tutaj ten klej, żeby fajnie przylegało to do tego naszego bazowego papieru. Nieładnie tu zrobiłam, ale zaraz to zakleję. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby sobie zawsze sprawdzić, czy ta karta jest ta, którą będziemy tu wpinać. Jest, więc wpinamy, znaczy się wklejamy. I sugerujemy się oczywiście naszym papierem skrapowym i kartą bazową. Nigdy, moi drodzy, nie jakimiś kieszonkami. Zawsze patrzymy na papier ten skrapowy, bazowy. Teraz sobie mogę to docisnąć idealnie. Najlepiej sobie odwrócę w drugą stronę, bo tutaj mamy to w taki sposób i zobaczcie, pięknie ta młoda para, no ładnie to wygląda, podoba mi się, że ta młoda para tu wylądowała. I zamykamy i mamy belly band, do którego będziemy mogli sobie tu później, może ja ciachnę w sumie tę kartę, która została, 10 na 13, tak, 13,5, 9 na 13, czyli 13,5. 9,5, 9,5. Już mamy po dwie maty zrobione, które można sobie tu fajnie ze zdjęcia okleić po prostu i te dwie maty tutaj włożyć. Ja będę tu robiła książeczkę, więc albo w ten sposób. Natomiast tutaj wewnątrz wejdzie nam zdjęcie 10 na 15 w całej swojej rozpiętości. Zobaczcie. Dokładnie, idealnie 15 na 10. Ładne zdjęcie w poziomie się tu zmieści. Mi jest zawsze żal zasłaniać takie, wiecie, te wszystkie grafiki, no ale takie to życie albumu, że mają zasłonić zdjęcia. Chcemy, żeby zamieszkały w nim wspomnienia. No i to będzie kolejna nasza karta tutaj. Także mamy już zrobioną wewnętrzną stronę okładkową. Mamy tutaj taką matę, która po otwarciu mieści w sobie jeszcze tu w środku maty na zdjęcia. O, tu jest książeczka, ale mi się jakoś wydaje, że ona jest taka szeroka. Żebym nie docięła. 13,5. No, widzicie, jak mam dobre oko. Na 9,5. Bo ja, zdjęcie 9 na 13 tu wejdzie. I tu na przykład na książeczki. Mamy maty, książeczki, kolejna strona, to są takie te nasze karty z grafiką, tu jest otwierane w górę, w dół. No i tutaj wiecie, to jest cała powierzchnia na zdjęcie, tu może większy format się zmieścić.
A tutaj mamy klapkę, która ma w sobie taki, wiecie, foliowy bellyband. Otwieramy w górę i mamy tu miejsce na zdjęcia 10x15 albo większy format wyjdzie nam tutaj. 13x18 bez problemu, zobaczcie, 13 i 18 cm w górę tu idealnie się zmieści zdjęcie. Także tak by to wyglądało. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta strona Wam się spodobała. Bo mi się bardzo podoba, jak ten balonik tutaj tak ładnie przebija nam przez tą folię. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że coś nowego dowiedzieliście się z tego filmiku. Cieszę się, że tyle osób początkujących robi ze mną ten album. Dostaję mnóstwo wiadomości, za co bardzo Wam dziękuję. Pytaliście o następną część. Troszeczkę przystopowały mnie warsztaty. Ale teraz już jedziemy. Mam nadzieję, że już będę teraz terminowa. Bo tak jak mówię, zbliża się powoli nagrywanie vlogmasów, więc trzeba wyrobić się z wszystkim. W sobotę, moi drodzy, oczekujcie na film tutaj na kanale. To będzie film troszkę zakupowy ze zlotu we Wrocławiu. Pokażę Wam kilka fajnych paczuszek takich PR-owych, które otrzymałam. A w związku z tym, że jest, wiecie, bardzo dużo tego wszystkiego i tych materiałów, no nie jest realne, żeby to wszystko przerobić, żeby to wszystko z tego wszystkiego skorzystać i zużyć to, a żal, żeby to wszystko leżało też. Bardzo chętnie podzielę się też z Wami, więc zapraszam Was w sobotę na filmik na moim kanale. Będzie kilka fajnych zakupów, kilka zapowiedzi, kilka nowości i będzie malutkie rozdanie z paczuszek PR-owych, które otrzymałam, które też Wam pokażę. Otrzymałam już jakiś czas temu, ale powiem Wam, że ten czas no niestety nie pomaga mi zbytnio. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam na fanpage'a swojego tradycyjnie, zapraszam też na grupę inspiracyjną, tam wszystko dzieje się na gorąco, na bieżąco i co kochani. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa.